Dzień dobry wszystkim, Wojtek z tej strony. Dzisiaj chciałbym pokazać konfigurację programu SketchUp, preferencje i model info. Myślę, że w wstępie wiemy, o co chodzi. SketchUp możemy pobrać ze strony producenta w wersji Pro, ewentualnie w wersji internetowej. I co ciekawe, do nauki można z firmą dyskutować, jeśli jest możliwość jakaś. Ok. Myślę, że można zacząć. Zaczynamy od window, preferencje. Myślę, że moja propozycja jest taka, workspace, zaczynamy. Tutaj wielkość narzędzi, przycisków narzędzi, więc tych tu na górze. Są teraz duże, jak odznaczę, będą mniejsze. Tyk, mniejsze. Ale tego, jak jest więcej tu narzędzi, to można. OK. Temple. O, zamknęło mi preferencje. Temple. To jest układ narzędzi, jaki używamy, jakie jednostki, co nam pasuje. Tak, ja używam centymetry. Skróty klawiszowe są przypisane fabrycznie. Można sobie pozmieniać, jak to woli. OpenGL, karta graficzna. To jest tak, kiedy mamy komputer słabszy, powiedzmy na zasadzie karty integracyjnej graficznej, zintegrowanej graficznej, tak, o to mi chodziło. Standardowo są to dość słabe karty. Żaden producent na płytę sobie nie instaluje mocnych. Chodzi o chłodzenie, moc prądu, tak, jaki jest podawany i tak dalej, i tak dalej. Więc z założenia te karty na płytach są słabe. Możemy to wtedy sprawdzić, jaki komputer, inaczej, program, jaką kartę używa, może w ten sposób. Graphic Cards. I mam, w moim przypadku, mam dołożoną kartę Quadro K2200 na PCI, NVIDIA. To jest dość mocna karta. Nie ukrywam, żadne wielkie halo, ale sprawdza się. Na moje potrzeby sprawdza się. Jeśli coś naprawdę potężnego trzeba by robić, to mam komputer Xeon, dwa Xeony z 2-megowym cache'em, do tego 40 giga RAM-u, no i karta graficzna, do której mam trzy monitory podłączone. Jakoś to ogarnia, nie ukrywam, czasem przy renderingu coś tam zacina się. OK, to tak wstępem. I teraz, żeby mieć tą mocną kartę tu widoczną, trzeba zrobić ustawienia w samej karcie na OpenGL-u. Tak? Więc to proponuję sobie zajrzeć. Następnie generalnie chodzi tutaj o zapisywanie. Update. Messenger i ten. W standardzie autosave jest włączony. No, 15 minut ma. Ja z racji, że nie lubię autosave'u, czasem przy większych rzeczach jest efekt zawieszania komputera i wtedy się zastanawiam, zawiesił się, czy się nie zawiesił. Więc autosave mam wyłączony i normalnie jestem ja autosave'em. I przycisk Ctrl plus S. To taki nawyk trzeba sobie wybrać. Wyrobić, przepraszam. Dalej file, miejsca, gdzie zapisuję modele, komponenty, materiały, style, tekstury, przezroczystość, watermark, tak, można nadać sobie na jakieś tam projekty. Eksport, miejsce na eksport, klasyfikacje i template. Drawing, OK. Tutaj mamy Click, Drag, Realize, pewnie, jak dobrze pamiętam, standardowo. Ja wolę używać Click, Move, Click. Click, Move, Click. To jest klikam, ruszam się i klikam. Pokazać. Proszę. L jest linia. Click. Ruszam się. Click. Tak? Skończyłem, zacząłem. Jeszcze jest ustawiony drawing dodatkowy.
spacja. Window, preferencje. Klik, mów, klik, ok. A dodatkowy drawing można wyłączyć, tak? Continue line drawing, kontynuowanie rysowania linii. To już to tyle, co z mojej strony. I tutaj kolory można nadać sobie swoje linii. Generalnie tyle. To tak, jakby kogoś interesowało. Mogę dodać delay'em. I wstępnie dziękuję. Następnym razem myślę, że zaczniemy od podstawowych narzędzi, tak jak tu. To są standardowo. Można powiedzieć tak, linijki, mierzenie i wyłączamy. Dzięki, pozdrawiam i zapraszam.